Dzisiaj opowiem wam o tym, dlaczego biorę zimne prysznice. Te włosy są śmieszne, one są wręcz trochę zielone się zrobiły. Ale niezależnie od koloru, stawiam włosy tak samo. No nie potrafię przywyknąć, ale podobają mi się. W kamerze teraz wyglądają na zielone, a w realnym życiu na takie srebrno, no takie szare, srebrne. Nie wiem jak to jest, one łapią tak światło, że lekko pod zielone podchodzą. Czy ja mówiłem, że się śmiesznie czuję z tymi nowymi włosami? W sensie, jest to duża zmiana dla mnie. I choć wiele osób może powiedzieć, ty prawie kończyłeś! Ja serio mam takie, kurde, to ja? To on? To ja? No dobrze, włosy włosami, ale powiem wam dzisiaj troszeczkę więcej na temat tego zimnego prysznica, który wam serdecznie polecam. Tak serio, to od momentu, kiedy morsowaliśmy, zacząłem robić sobie zimne prysznice. Czyli wchodzę pod prysznic, mam cieplutką wodę, jest przyjemnie. Potem zaczynam tą temperaturę zmniejszać, żeby było chłodniej, rześko, przyjemnie. I zawsze ten prysznic kończę na takiej chłodnej wodzie. Teraz zimna. Ale nie lodowatej. Jedziemy coś zjeść? Możemy. Ty zawsze z chęcią zjesz, nie? No. Ja też. Jedzenie jest fajne. I dużo trzeba jeść, żeby być zdrowym i grubiutkim. Na co masz ochotę? Poza tobą? Nie wiem. Nie, przestań. Ja wlazłem, a się wywaliłem po drodze. Góry też tak zimno? Nie, na górze jest ciepło. Dziś mam jakiś średni dzień ogólnie. No chuj, no. A co ja się będę rozgadywał? Polepszy się on, gdy zjadę z tej górki na butach. Wczoraj, gdy pierwszy raz wziąłem GoPro pod prysznic i kąpałem się przed kamerą tak naprawdę, to strzeliłem sobie lodowatą wodę, nie robiąc sobie wystarczająco długiej rozgrzewki oddechowej przed wejściem do tej wody. I moim błędem w tym przypadku, bo chciałem pod kamerę sobie szlaga takiego najzimniejszego, jakiego się da, to był duży błąd. A w momencie, kiedy wlazłem pod tą lodowatą wodę, spięcie moich mięśni, spięcie całego mojego ciała spowodowało, że moja stara kontuzja, którą mam na plecach pod prawą łopatką, dała się we znaka i mi tak w plecy. Wiesz, stoisz sobie pod prysznicem, jest ci bardzo przyjemnie, jest zajebiście. Tak, super. O, stary, serio? Serio, tak się poczułem, jakby ktoś mi tak przypinkolił w plecy. Więc tłumaczę sobie to tym, że skoro tak bardzo mnie spięło, a ja nie byłem praktycznie wcale rozgrzany, bo zrobiłem sobie serię 10 oddechów, czy nie wiem, 15, co było słabizną. Spięło mi to mięsień i przez cały dzień czułem się średnio i gdyby nie Agata, która mi pomogła, na storysie zresztą widać jak mi pomagała, no to pewnie bym się nie potrafił ruszać i musiałbym jechać do rehabilitanta, więc uważajcie z tą zimną wodą, bo ona ma pomóc, a nie rozpieprzyć nam plecy. Widziałeś remake tego? The Foresta? Nie właśnie. Trailer?
pole. Serio, aż tak? Co ty gadasz? Ale aż tak? To jest sequel. Czyżby nareszcie dokończyli tą grę? Ja chyba już wiem, jaką serię na kanał gamingowy muszę zrobić. No, nie spoileruj, nie spoileruj, ja to zobaczę, to ja w to będę grał. Stary, zacząłem jeść w samochodzie, denerwuje mnie to. Ja jestem taki, że muszę mieć tu idealnie czysto. No i to jest ta wada już. Na szczęście w pudełko. Poszła kropla bolonez, poczułem grozę. Szymon? Co? Ja dzisiejszy film nagrywam na temat zimnego prysznica. Próbowałeś, lubisz? Analizowałeś? No, próbuję co roku przez jakieś 10 dni, jak jestem w Bieszczadach. A, racja. Tam tylko zimne prysznice. Stary, ja od 3 tygodni biorę zimny prysznic. Od 3 tygodni już? No. W Bieszczadach nie ma wyboru. Tam nie ma kurka. Biorąc jakieś 3 tygodnie te zimne prysznice, ale nie takie książkowe, ja sobie na początku leję ciepłą wodą, tak jak mówiłem, potem zimną. Takie moje są to prysznice. One dużo dały mi wigoru i energii z rana. To jest takie szybkie pobudzenie. Co innego w momencie, kiedy mam jakiś dziwny, słaby, średni dzień i dopiero zaczynam się rozkręcać, jeśli wstanę, załóżmy o 10, to dopiero około 12. A w tym przypadku, po takim zimnym prysznicu, ja jestem naprawdę nabuzowany. W sensie, ja wychodzę z prysznica, a ja jestem, wiesz, kto chce się bić? Który? To jest bardzo fajne wyciągnięcie energii na tu i teraz, a nie taka powolna rozgrzewka, nic mi się nie chce i tak dalej. I to jest tak naprawdę najważniejszy argument, przez który te zimne prysznice biorę. Wpadłem ostatnio sobie na pomysł, że fajnie byłoby podać wam adres. Adres, na który bylibyście w stanie wysłać jakieś paczki. Ale nie wiem, czy mam to robić. Napiszcie w komentarzu. Można byłoby w kilku moich filmach zrobić potem wielki unboxing. Róbcie i przesyłajcie słodycze. Dziękuję. Dokładnie. Bartek z chęcią zje słodycze. Myślę, że to by było bardzo fajne, gdybyśmy mogli pootwierać takie paczki od was w kilku moich filmach. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Wyjście spoza sfery komfortu jest też czymś bardzo ciekawym. Nigdy tego nie doświadczałem, nigdy tego nie analizowałem, ani nad tym się nie zastanawiałem, bo kurde, wolę cieplutką, przyjemną wodę, skoro mam taką możliwość, niż lać się po pysku lodem, który powoduje, że wręcz jeszcze szczypie aż. Jest to coś fajnego, jest to coś przyjemnego. Te pierwsze 2 razy czy 3 razy niekoniecznie były tym czymś, tym takim przyjemnym elementem czegokolwiek. Ten chłodny, ten zimny prysznic, po dłuższym czasie zauważyłem, że on dużo daje. Pompuje w człowieka na tu i teraz tej energii, która jest w środku ukryta. Ale tak jak mówiłem, specjalistą nie jestem. Ja polecam to z dobrego serca, bo mi to daje dużo energii i jest to fajne. Ale róbcie to z głową, nie tak jak ja. Na nierozgrzane ciało, dup zimna woda, a masz! Przyjemne ma to być, no. Może nie w momencie, kiedy zaczyna nas ta woda dotykać, nie w momencie, kiedy jesteśmy pod tą zimną wodą, ale w momencie, kiedy kończymy się lać tą zimną wodą i wycieramy się, czujemy, jak już buzujemy, jesteśmy rozpaleni. To jest fajne w tym zimnym prysznicu. Właśnie tak patrzę sobie w okienko. Multum śniegu. Jak wygląda balkon na świecie? Ja pierdykam. Jesteś ubrany? Nie, ale jest git. A nie wiem, czy wiecie, ale ze śniegiem jest tak, że potrafi potem ważyć kilkaset kilo. Serio. Na takim balkonie. A nie przemyślałem jednej rzeczy. No tam na dole ktoś może być. Tam na dole ktoś może być. Halo, jest tam ktoś? To jest. Spojrzał się gość. Jeszcze mnie zobaczył, a ja wiesz. Ale patrz, Remek, to jakby to wszystko zamieniło się w wodę, to tu są takie dziurki koło deszek i to wypływa tam. No tam jest rynna i wszystko. Myślisz? No. Ale rzeczywiście to chyba nie jest mądre. Czyli rozumiem, że chcesz wrzucić to? To nie ma sensu. Nie, to nie miało w ogóle sensu. 3, 2, 1! Uciekł. Ty patrz, będzie mnie tam zrzucał. O! Czemu zawsze ja? Strasznie śmieszna pogoda dzisiaj była, nie? Rano, dosyć pochmurnie, brak słońca, nieprzyjemnie, mrozik. Popołudnie, wyszło słoneczko, tak na zachód idealnie. Troszkę śniegu popruszyło dzisiaj. I se sprawdziłem pogodę. Ma być taki mróz przez dobre 2 tygodnie. 2 tygodnie? Ma być na minusie i to sporo. Bo 10, 15, 20 na minusie. Czy kogoś pogrzało? Klucha. Ustaliliśmy. Nie robimy tego na wizji. No dobra, chodź. Dzielmy z tym. Kochani, pies kurwa. Co, przyznajemy się przed nimi? Czy mamy romans? No co, ty nie kochasz swojego psa? Ja kocham. Kuźwa, co z żółwiem? I co z tym widzem, do którego przyjedziesz, Rezi? Spokojnie, krok po kroku. Nie da się wszystkiego naraz. Choć serce mówi, zrób to tu i teraz. Tak mózg podpowiada. Ogarnij się. Przemyśl to 2 razy.
No dobrze, Rezygiuszu, powiedz mi, to co, mam brać ten zimny prysznic, czy mam go nie brać? Odpowiedź jest do rozwinięcia, ale teoretycznie jest prosta. Ja szczerze polecam i stosuję zimne prysznice, ale nie te lodowate, szczególnie właśnie ten. Który spowodował, że dostałem w plecy dobre spięcie i to nie było nic zdrowego. Ten chłodny prysznic, który sobie robię od tych dobrych 3 tygodni, powoduje, że fajnie się buzuje, więc ja serdecznie polecam. Ale chyba ten kolor podbije, w sensie, żeby był bardziej intensywny. Trochę mi się traci, mam bardzo ciężkie włosy do zafarbowania, jak zresztą widać. Efekt jest przyjemny, ale bardzo delikatny. Myślałem, że to będzie o wiele bardziej intensywny i mocny efekt. Ale ten jest bezpieczniejszy. Sprawił, że tylko i wyłącznie bardziej chcę ten kolor podbić. Subujcie kanał, bo codziennie o 16 są filmy. Zostawiajcie łapę w górę, jeśli temat was zainteresował i jesteście też zwolennikami zimnej wody. Oj, to będzie więcej łapek w dół. Bo jestem pewien, że 90% ludzi woli ciepłą ich. Tak czy siak, dzięki, że oglądaliście. Pozdro serdecznie, trzymajcie się. Cześć! Czemu on piszczy cały ten? Po cię typie? Halo. Dobra, siedź. Piu, 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 też piszcie.